podwójne święto. Raz, że koncert, bo zawsze każdy piątkowy koncert to jest wielkie święto, a święto wiosny, Igor Strawiński, jest dodatkowym świętem. Wspaniałe dzieło, napisane w 1913 roku, ponad 100 lat temu. Do dzisiaj właściwie chyba nikt nie stworzył bardziej oryginalnej partytury, która by tyle zmieniła w całej muzyce XX i XXI wieku. Właściwie cały czas ta muzyka coś wnosi nowego. Ale zanim do święta wiosny dojdziemy, w pierwszej części suita Claude'a Debussy'ego Printemps, dwuczęściowa, wczesna kompozycja, niebywale radosna, pełna życia, tak jak wszyscy my na wiosnę jesteśmy. I program dopełni Maciej Kułakowski, świetny wiolonczelista, wykona pierwszy koncert wiolonczelowy Camilla Saint-Saënsa. Wiem, że biletów już na ten koncert nie ma od miesiąca, no i tym bardziej jestem zachęcony tym, żeby takie programy tutaj Państwu w Filharmonii Łodzi prezentować. A jeśli ktoś nie dostanie biletu, to zawsze może kupić wejściówkę i będzie wpuszczony na koncert. Także świętujmy razem wiosnę. Zapraszam. Dziękuję bardzo.